zawsze jak jechałam w trasę w kierunku Niemiec, to zawsze stały takie krasnale właśnie. Co ty mówisz? Żyją w paszach do szycia. Krasnoludki biorą się z fantazji. Z marzeń. Przynoszą je żaby. Mieszkają w szafach u dzieci. Z matki i ojca krasnoludka. No na przykład Dracula. Śmieszek. Lord Vader. Timon i Pumba. Smok Bawelski. Chyba Dumbo. Czerwony kapturek. Myślę, że Herman i Sherman, bo to jedyne ziomki, które robią naprawdę dobrą muzykę. Tradycyjnie. Pocałunkiem prawdziwej miłości. Przywieźć ogromny wzmacniacz. Później Dziejczesław śpiewa. Co? Zawsze żaba. Butcher. Skrzek. Żaby zawsze są pierwsze. Bo była zielona. Jajko. NSYNC bez Justina Timberlake'a. Paryż bez Francuzów. Jak Krzyk bez osła. Jak hip-hopowiec bez czapki. Jak Thompson bez czapki. To nie ma opcji. Trzeba nosić ze sobą gaśnicę. Czego wytresować? Trzeba mu paliwa dolać. My zawsze mówimy tak, czekaj smoku, dam ci soku. Robić fajne drapanie w ogon. Pomiziać to. Często to się całowałem z żabą. Wiele razy. Całuję wszystkie żaby, ale dostaję od tego jakichś takich tutaj różnych. Potem się wchodzi w taki świetny stan. Pocałowałem parę żab, ale niczego nie żałuję. No dobra, całowałam. Raz, ale się strasznie wstydzę, żeby o tym mówić. Tak. Jeszcze nie, ale wszystko przede mną. Czekoladek Babel. Brożonek. Ostrych potraw. Mądry smok nie zjadłby dziewicy. Zostawiają wszystko, co zielone. Nie lubią szczawiowych. Brukselki. Nie lubią jeść wypełnionych toksycznymi odpadami owieczek zrobionych przez szewczyka drapewkę. Grzyby. Spray na komary. Podobno lekarstwa. Wycinki z różnych kolorowych gazet. Musztardę. Wizytówki. Stary rower. Może mieć zawsze testament babci. Ketchup. Puder. Wycieczka wietnamskich turystów. I na pewno ma wizę do Stanów. Siedmiu krasnoludków ratuje śpiącą królewnę. A teraz miguśkiem śmigajcie do kin na film. Siedmiu krasnoludków ratuje śpiącą królewnę. Prawdziwy rycerz powinien zdecydowanie wybrać mnie.